Obserwujecie, tak jak powiedziałeś wcześniej, rynek polski. No, pojawił się Tomek Babiloński z boksu z Babilonem Tak. MMA. To jest widać, że na tym rynku tutaj w Polsce jest gęsto, tak? Różne są gale. No, jest KSW, tak? I myślicie o tym właśnie, żeby częściej tutaj witać? Czy ze względu. Ciężko jest mi to teraz powiedzieć. Nie robiliśmy, tak naprawdę nie licząc tej gali w Ergo Arenie, która z przyczyn, pamiętamy to wtedy, co się na Wyspach stało, wydarzyło w Manchesterze, był ten wybuch i ta gala była na szybko jakby przeniesiona do Polski. Tam 4-5 tygodni tą galę Tak. żeśmy zorganizowali. To nie licząc tego, my dosyć dawno w Polsce nie robiliśmy takiej gali z dużym fight cardem, więc wydaje mi się, że następna gala z tymi wszystkimi nazwiskami, które mamy, czyli No bo Daniel dużo już macie Amilanczuk, Polaków, Piotr prawda? Strus, Tak. Marcin Held, Aslambek Saidow, Karol Celiński, być może jakiś nowi zakontraktowani zawodnicy, Maciej Różański. Więc z tymi nazwiskami wydaje mi się, że dla polskiego fana ciężko o lepszą kartę walk, więc myślę, że możemy się spodziewać dobrej gali i po tej gali będziemy już decydowali, czy częściej będziemy do Polski wracać, czy raz na rok, czy 2 razy, może 3 razy w roku. Jeżeli chodzi o pozostałe polskie organizacje, no, KSW jest wiadomo liderem. Fendt trzyma to tutaj drugie miejsce. My jakby nie utożsamiamy się jako polską organizację, więc nawet konkurować z tymi organizacjami Robicie swoją robotę po nie prostu. dokładnie nie widzę sensu, ponieważ nie o to chodzi. Ważne jest zrobić dobrą galę. Jak się zrobi dobrą galę, jak się ją dobrze wypromuje, to wynik będzie na pewno dobry.